Cześć, siemanko, ja jestem Emil, a w dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak wykonać taki fajny wykaz najświeższych informacji z Twojego bloga, z Twojej strony firmowej, właśnie na stronie głównej. Do tego celu posłuży nam wtyczka Essential Addons, która jest dodatkiem do Elementora. Zawiera ona różne fajne rzeczy, właśnie takie, które uzupełniają naszą darmową wersję Elementora. I poniekąd właśnie znajduje się tam fajna funkcja Grid Post, która wyświetli nam wszystkie nasze te aktualności. Nie zapomnij zostawić subskrypcji na moim kanale. Przycisk subskrybuj będzie tutaj na prawym palcu. Jak się zmieni na szary, wyrzucasz go, nie jest potrzebny. Także zapraszam Cię do oglądania. Tak jak już mówiłem, dzisiaj wykonamy sobie właśnie taki grid post na stronie głównej. Tutaj, jak widać, strona rodzinnych ogródków działkowych winnica2.pl. O i na stronie głównej mam właśnie taki wyświetlanie takich właśnie najnowszych informacji, najnowszych aktualności. Tutaj ja sobie akurat ustawiłem, że jest ich tylko 3. U mnie na stronie też jest. Też są takie aktualności, no akurat jest akurat jedna, tylko tutaj jest przycisk wczytaj więcej, aby właśnie można było wczytać ich więcej. No ja pokażę i taki sposób. Tutaj jak najedziemy na obrazek, pojawia nam się strzałka, która oczywiście po kliknięciu przenosi nas do interesującego nas tutaj artykułu. Również jak wciśniemy czytaj więcej na dole, również to samo się pojawia. Także zapraszam Cię do oglądania i pokażę Ci, jak Ci to właśnie to wykonać. Pierwsze, co musimy zrobić, to zainstalować wtyczkę Essential Addons. Ja już mam ją zainstalowaną. Weźmy sobie w zainstalowane wtyczki. O, jest ona dokładnie tutaj. Essential Addons for Elementor. Pokażę, jak ona wygląda. Tutaj dodaj nową wtyczkę. Essential Addons. O, nie weszło. Essential Addons. O, i to jest właśnie ta wtyczka Essential Addons for Elementor. Wejdźmy sobie, stwórzmy może jakąś taką nową stronę. No, niech będzie wszystkie strony. Weźmy sobie, sklonujmy jakąś. O, nie będzie ta. No i dobra, mamy ją sklonowaną. Wejdźmy sobie. Tutaj sobie pozmieniam, aby nie była ona widoczna. Publiku niech tam będzie wtedy. Zaktualizuj. No i dobra, wejdźmy, a jeszcze sobie zmienimy może tutaj ten tytuł. Niech będzie odcinek. I edytuj w Elementorze. Strona nam się wczytała, skopiowana. My sobie możemy to wszystko to pousuwać tutaj, a niech ten opis tutaj zostanie. On nam się może przydać. To usuniemy. No i dobra. Jeżeli mamy już zainstalowaną wtyczkę Essential Addons for Elementor, zjeżdżamy sobie tutaj w lewym bloczku na sam dół. Mamy taką zakładkę tutaj właśnie Essential Addons. I znajdujemy sobie ikonkę Grid Post bodajże. Produkt grid, o, jest post grid. Łapiemy i przeciągamy. A może jeszcze wcześniej stwórzmy sobie sekcję. Nie będzie taka. Przeciągnijmy ją na samą tutaj górę. Jako tło, ale to sobie potem zrobimy. Wejdźmy sobie właśnie teraz ten grid post. Znajdźmy tutaj, jest post grid dokładnie. No i przeciągamy. No już tutaj pierwsze newsy nam się wyświetliły. Domyślnie wygląda to tak. My sobie jeszcze tutaj edytuję sobie tą sekcję, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało jakiś wygląd. Wejdźmy sobie. Kolor tła sobie zmienimy może na jakiś obrazek. Tam bodajże użyty obrazek. To jest ta łopatka. Wstawmy.
Jeszcze ją sobie tutaj obrobimy. Środek. Przyklejony musi być bez powtarzania. I pokryj. Dobra. Zaktualizujmy. Tak domyślnie właśnie wygląda nasz tutaj taki grid post. Wygląda to tak. Jak najeżdżamy na tytuł, zmienia on swój kolor. Tutaj domyślnie jest właśnie, jak nie najdziemy na obrazek, wygląda to tak. Domyślnie mamy też również tutaj my jako autor dodani, datę, nasz grawatar. Olimor, który sobie zmienił potem na czytaj dalej. No i dobra. A i takie samo jak u mnie jest jeszcze wczytaj więcej. Przycisk. Dobra, teraz zajmiemy się edycją właśnie tego layoutu i przejdźmy sobie po kolei po wszystkich tutaj rzeczach. Klikamy sobie tutaj prawym, edytuj post grid. I co mamy tutaj do wyboru? Jako źródło wyświetlane tutaj możemy sobie wybrać wpisy, możemy wyświetlać strony, jakiś domyślny szablon albo jakąś sekcję. Tutaj możemy sobie ustalić jakiegoś autora, jeżeli chcemy wyświetlać dane tutaj wpisy konkretnego autora, to podajemy tutaj. Jeżeli jakąś konkretną kategorię, można sobie właśnie fajnie podzielić tutaj wygląd aktualności, czy na przykład wpisów na poszczególne kategorie. Tagi. Ta sekcja jest również ważna, post per page, ponieważ wyświetla nam ona liczbę aktualności wyświetlanych aktualnie na stronie. Maksymalnych liczba aktualności wyświetlanych na stronie. Jeżeli mamy 4, to mamy 4, jeżeli mamy 3, wyświetlą nam się 3. Z tym, że pozostaje tutaj jedno wolne miejsce. A dlaczego? To za chwilę się dowiemy. Offset. No to po prostu, czy jeżeli ustawimy na 1, to pominiemy pierwszy, najnowszy news, że tak powiem. Jeżeli ustawimy na 2, to pominiemy pierwsze 2 i zaczniemy sobie właśnie od trzeciego numerację. Order by, czyli po prostu sortujemy je sobie poprzez datę od najnowszego, ascending to jest od najstarszego. I teraz o co chodzi z tym post per page? Tutaj w layout setting mamy do wyboru liczbę kolumn, jaką chcemy wyświetlać. Domyślnie jest ustawiona 4, stąd tutaj mamy puste miejsce. Zmienimy sobie na 3 i już to miejsce nam się elegancko tutaj zapewnia. W ogóle dodajmy sobie jeszcze może margines, jakiś odstęp do tej sekcji, żeby to w miarę wyglądało. Dajmy tutaj może 100. Nie 1100. I tutaj również. No i dobra. Wchodzimy sobie jeszcze raz tutaj w post grid. No i o co chodzi właśnie tutaj z tymi kolumnami, z tym post per page? Kolumny, no to ile kolumn mamy sobie tutaj wyświetlać. Ja ustawiam sobie na 3, można sobie ustawić na 2, wtedy wyświetla nam się w takiej formie. Można ustawić sobie na 4, tylko tak jak mówiłem, będziemy mieli tutaj puste miejsce. Jeżeli sobie ustawimy na 3, a post per page ustawimy sobie na 5, no to wtedy wyświetlą nam się właśnie tutaj dwa dodatkowe newsy, czyli tak, no wyświetli nam się po prostu 5 wpisów na stronę. Ustawmy sobie, aby było 3. Tak jak mam właśnie tutaj na głównej stronie. Wejdźmy sobie w layout setting. Masonry. Tutaj w layout mamy do wyboru grid albo masonry. Czym to się różni, to już prezentuję. Musimy sobie tylko zmienić tutaj jeszcze, żeby to było widoczne z trójki na 5 w post per page. I teraz tak, masonry, weźmy sobie grid, dobra. Grid, tak jak widać, te wpisy, jeżeli się zacznie nowa kolumna, to one się tutaj właśnie ułożą równo, wyrównają się tutaj do siebie, tutaj będą takie wolne przestrzenie. Mianowicie, jeżeli zmienimy sobie na masonry, to wtedy nie będzie tych tutaj wolnych przestrzeni, tylko po prostu te wpisy nam tutaj się dosuną, tak jak teraz to widać. Te wpisy nam się dosunęły, no i będzie to właśnie taki layoutik. Tak to będzie wyglądało. Ja sobie zostawiam masonry, tylko w tym post per page zmienię sobie właśnie na 3. Aktualizujemy. I jeszcze layout settings.
Show load more, czy po prostu chcemy pokazywać przycisk tutaj właśnie załaduj, wczytaj więcej. Zaktualizujmy. Jeżeli tak, to po wciśnięciu tego przycisku pojawiają nam się tutaj kolejne wpisy. Normalnie pojawiłyby się jeszcze dodatkowe 3. Jeżeli mamy kolejne jakieś wpisy, wciskamy, pojawiają nam się kolejne. Ja na tej stronie akurat mam tylko 5 tych wpisów, więc nie ma sensu dalej tam tego wciskać. Także tak to wygląda. Zajmiemy się teraz następnymi tutaj przyciskami. Label text to właśnie jest ten load more. Możemy sobie zrobić na wczytaj więcej. O, tak jak mamy, wczytaj więcej. Show image, czyli po prostu czy chcemy pokazywać sobie tutaj te obrazki. Jeżeli nie, no to będzie wyglądało to tak. Jeżeli tak, no to będzie to po prostu wyglądało z obrazkami. Wybieramy tutaj sobie rozmiar obrazu, tego nie muszę tłumaczyć. No, show title, czy chcemy pokazywać tytuł danego wpisu. Tytuł, długość tego tytułu. Jeżeli pozostawimy pustą, to po prostu tytuł przybierze taką długość, jaką po prostu domyślnie ma. Jeżeli skrócimy go, dajmy to do 5, no to wyświetlą nam się jedynie 5 wyrazów. Tak, tutaj jest funkcjonowanie ROT w czasie epidemii, a dalej właśnie już nie ma. Jeżeli ustawimy sobie na 2, no to będziemy mieli opłaty wywóz śmieci, funkcjonowanie ROT. Domyślnie pozostawione puste to pole spowoduje, że te tytuły będą się wyświetlały domyślnie, tak jak są. Show excerpt, czyli po prostu czy chcemy pokazywać tą treść tego naszego wpisu, naszego newsa. Jeżeli nie, no to będzie to wyglądało tak, a jeżeli chcemy pokazać, no to jest tak. Excerpt words, czyli po prostu ile wyrazów ma się znajdować w tym naszym layoutie. Jeżeli 40, no to 40. Jeżeli 5, to będzie tylko 5. Expanison, tutaj indikator, no to jest po prostu ten tutaj, ten trzykropek. Och, już bym coś kliknął. To jest po prostu ten tutaj wielokropek. Show read more button, czyli czy chcemy pokazywać po prostu ten przycisk tutaj czytaj więcej. Jeżeli nie i chcemy, żeby po prostu użytkownik przekierowywał się do naszych wpisów tylko i wyłącznie poprzez tutaj właśnie kliknięcie w obrazek, no to możemy sobie to ukryć. Ja generalnie, tak jak widać tutaj, czy nawet, no tutaj akurat tego nie mam. Czyli tutaj u mnie na stronie użytkownik może przejść tylko poprzez obrazek, ale tutaj właśnie na stronie działek przez czytaj więcej przez obrazek. Pokażmy sobie ten read more button. I tutaj właśnie w następnym polu możemy sobie go zmienić na czytaj więcej. Zmieniło nam się, oj, to wygląda właśnie tak. Show meta, czyli po prostu czy chce tutaj nam pokazać właśnie ten wpis, te nasze dane tutaj o to, kto dodał ten wpis. Jeżeli nie, no to będzie tak jak właśnie, tak jak tutaj. Weźmy to sobie, pokażmy. Dodatkowo możemy wybrać sobie pozycję tego, czyli w stopce tego naszego artykułu, bądź tutaj jakby nagłówku. Niech się załaduje chwilkę. No i właśnie wygląda to tak. Zmieńmy sobie jeszcze to na entry footer. No i mamy tutaj kolejne trzy opcje do wyboru, w zależności czy po prostu ta tą metę będziemy pokazywać, czy ona będzie tutaj na dole, czy na samej górze. Możemy sobie ukryć nasz awatar, nasze imię oraz na przykład datę dodania. Może to wyglądać to tak. Także tak to wygląda. Tutaj w links to po prostu jak ustawiamy właśnie relacje do tych artykułów. No follow, no to nie podążaj za nim. Target blank, czyli po prostu otwórz w nowym oknie. I z tej tutaj zakładki w treści to byłoby na tyle. Przejdźmy sobie teraz w styl, gdzie po prostu wszystko sobie to możemy zedytować. Post background color, no to wiadomo, zmieniamy sobie kolor tła, tak jak widać. Spacing between items, czyli po prostu tutaj sobie ustawiamy odstęp pomiędzy tymi właśnie tutaj wpisami naszymi. Jeżeli 20 to 20, jeżeli 40 to tak widać, to się nam już zmniejsza.
typ obramowania. No jeżeli chcemy dać jakieś obramowanie, no to wiadomo, wtedy będzie wyglądało to tak. Ja dodałem podwójne w tym momencie, zróbmy ciągłe. No i to wygląda właśnie tak. Skasujmy sobie to obramowanie. Border radius, no to czy te rogi mają być zaokrąglane, tak jak bodajże one są u mnie zaokrąglane. Jest tutaj jeden mankament, mianowicie pokażę jaki. Jeżeli piszemy 20, owszem, tu na dole nam się ładnie zamknie, zaokrągli. Tutaj teoretycznie też się zaokrągla, co widać tutaj właśnie po szarej obwódce po boku i na górze. Jednakże sam obrazek nie chce nam się tutaj zaokrąglić. Jak to zrobić? Pokażę to potem, ale będziemy mieli to na uwadze. Box z cieniem, no to po prostu, czy chcemy dodać tutaj do tego cienia box, do tego boxu cień jakiś. O, jak widać nam się tutaj on zmienia. Weźmy może jakiś czerwony, żeby to bardziej pokazać. O, jest taki boksik tutaj po bokach. Color and typography, to jest kolejna tutaj zakładeczka. Wybieramy sobie kolor tytułu tego naszego. Title hover color, czyli po prostu kolor tekstu po najechaniu na niego, tego tytułu. Czy tytuł ma być do lewej strony wyśrodkowywany, czy do prawej. Typografia tego tytułu, czyli po prostu jaka czcionka, jaki rozmiar, grubość, całe wszystkie tutaj są edycje odnośnie tutaj tego tytułu i kroju czcionki. Excerpt style, no to po prostu edytujemy sobie właśnie tutaj treść tego naszego wpisu, możemy sobie zmienić jego kolor. Również tutaj jest dostępne do lewej strony wyśrodkowanie, do środka, do prawej strony, bądź po prostu może to być tekst wyjustowany. Excerpt typografii, no to jest właśnie to samo co wcześniej, czyli po prostu dobieramy sobie czcionkę. Dobieramy sobie czcionkę, grubość tak, czcionki. A i po prostu content height, to czy jak to ma wszystko wyglądać, czy ten content może być większy, o, mniejszy. No jeśli nie, najlepiej zostawić to puste, wtedy on się nam dopasuje tutaj i elegancko ułoży. Meta style, czyli po prostu ustawiamy sobie tutaj te dane, kto dodał dane autora i w ogóle. I daty ustawmy sobie na fioletowy na przykład. Możemy dać do prawej strony. No i tak samo można sobie wybrać jakąś tam czcioneczkę. Następna zakładka jest to Hover Card Style. Mianowicie dotyczy ona to właśnie tutaj tej opcji, jak ten na ten obrazek najedziemy. Mamy do wyboru animację Fade In, czyli takie pojawianie się. Zoom In, czyli takie właśnie powiększanie. Albo po prostu Slide Up, czyli takie pojawienie się od dołu. No tutaj mam właśnie ten Slide Up. Tutaj również, ponieważ ładnie to wygląda. Tutaj możemy sobie wybrać naszą ikonkę, możemy dodać własną ikonkę przez prześlij SVG, bądź wybrać jakąś dostępną tutaj z biblioteki tutaj ikon. Zmienimy sobie może na jakąś inną strzałeczkę, arrow right, a niech będzie ta, albo nawet o, ta z kółeczkiem. No i wtedy ona nam się tutaj wyświetla, tak jak widać. Background color, czyli po prostu jaki kolor ma być tego tutaj najechania, możemy sobie zrobić na przykład zielony, ustawić troszeczkę większą przezroczystość, no i wtedy będzie wyglądało to tak. Icon color, czyli jakiego koloru ma być ikonka. Jeszcze nie zmieniło się. O, teraz. Teraz jest niebieska. Icon font size, czyli po prostu rozmiar tej ikony. Następna zakładka jest to Readmore Button Style, czyli ustawiamy sobie tutaj właśnie te elementy tego tutaj czy tej więcej tak samo. Krój czcionki sobie wybieramy. Co się ma dziać, jeżeli ona jest normalna, czyli bez najechania. Jak jest najechana, jak najedziemy na nią, niech zmieni na przykład kolor na taki fioletowy. Tak jak widać. Możemy sobie wybrać rodzaj tła. Możemy w ogóle z tego taki fajny przycisk sobie zrobić. Wybierając na przykład jakieś tam
Dajmy na to czerwone tło. Wstawić padding, dajmy na to na 10. No i wtedy, tak jak widać, tylko to wszystko w hołerze zaraz ustawiłem. A ustawmy sobie o tutaj. No. Margines, no to odstęp po prostu od danego elementu. Daj 10, to się, o, 40 dajmy. Będzie bardziej widać. Load more button style. Następna zakładka. Jest to zakładka dotycząca tego właśnie przycisku tutaj wczytaj więcej. Możemy się pobawić tutaj odstępem, jaki ma być w środku. Dajmy tak na przykład. Dajmy tu może 15. Margines, czyli po prostu odstęp tego przycisku od tego wszystkiego. Typografia, czyli to samo. Krój czcionki. Normalnie, czyli co ma, się, jak, co ma być z nią, z tym przyciskiem, jaki on jest normalny, nie, bez najechania. A jeżeli po prostu ktoś na niego najedzie, niech mu zmieni kolor na przykład na pomarańczowy. Tak jak widać. Border color, czyli po prostu kolor obramowania. Box z cieniem. No to tak samo, box z cieniem. Zmieńmy sobie może na biały, żeby był bardziej widoczny. No jak najedziemy, to on się tak bardziej może pojawia. O, teraz jest bardziej widoczny. Button alignment, czy ma być po prostu do lewej, do prawej i do środka. A w zaawansowanych to mamy już ogólne tutaj ustawienia dotyczące całego tego naszego layout. Nie będę tego zapisywał, ponieważ to nie ma większego sensu. Jedynie pokażę Ci jeszcze po prostu, jak wykonać właśnie to, aby te zaokrąglenia tutaj nam się pojawiły. Jeżeli jesteśmy już tutaj w kokpicie, musimy przejść sobie tutaj do spersonalizuj swoją witrynę. Tutaj w nowej karcie jest dobrze mieć otwartą właśnie tę naszą główną stronę, gdzie są nasze newsy. I za chwilę pokażę, jak właśnie wykonać od razu tutaj te zaokrąglenia, jeżeli komuś na tym będzie to zależało. Tutaj nam się już załadowało. I teraz jedyne, co musimy zrobić, to po prostu tutaj sobie wejść w dodatkowy CSS. Zjechać na sam dół. Tutaj, jeżeli mamy otwartą naszą stronę, w której chcemy mieć te aktualności, klikamy tutaj na obrazek prawym i bierzemy zbadaj. Wyświetla nam się tutaj właśnie cały tutaj kod w HTML-u naszej strony. A nasz interesuje właśnie, jeżeli właśnie najedziemy na jakiś kod, to tutaj na stronie nam się podkreśla na kolorowo, który to jest dany element. I nas interesuje tutaj właśnie to EAL Entry Media. To jest ta klasa. Najlepiej jest ją sobie skopiować. Kopiuj. Klasy tutaj w CSS-ie dodajemy po kropce. Enter i dwa nawiasy klamrowe. No i możemy sobie pisać teraz border radius, czyli komenda odpowiadająca, właściwość w CSS-ie odpowiadająca za tutaj te zaokrąglenia. No i zróbmy sobie, że na przykład ta góra ma być tutaj zaokrąglona. Wstawmy sobie tak 10 pikseli, 10 pikseli, 0 pikseli, 0 pikseli, średnik. No i jak widać już tutaj mamy zaokrąglone te rogi, może zróbmy większe, żeby było bardziej widać. Mamy już zaokrąglone rogi tego naszego obrazka. Możemy sobie opublikować. I po prostu teraz, aby nie było tutaj tych białych prześwitów, musimy wejść ponownie tutaj. Musimy wejść sobie tutaj ponownie w edycję Elementora naszej strony. Ja sobie po prostu odświeżę tę stronę. Zaokrąglenia mi się już pojawiły. Edytuj w Elementorze. No i tutaj nam się już załadowało. Musimy sobie przejść teraz właśnie tutaj w Post Grid. Edytuj. Wchodzimy w styl. I tutaj w Border Radius, tak jak mieliśmy wpisywane 20. Tak możemy tutaj dla całego zaznaczyć tą kółeczkę.
i dać 20. I wtedy to jest eleganckie. I tutaj nam się fajnie właśnie to opływa. Ja dziękuję za obejrzenie tego filmika. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci pomogłem. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ będzie tutaj dużo materiału z WordPressa i być może nie tylko. Do zobaczenia. Dziękuję i na razie.